Cześć, siemanko, z tej strony Noli, witam was w odcinku, w którym jesteśmy gdzieś w złotym pomieszczeniu. Dokładnie znajdujemy się w wejściu do portalu do Endu. Dlaczego tak? Ponieważ dzisiaj wróciliśmy trochę na stare czasy. Jesteśmy na Minecrafcie Snapshot Infinity. Tutaj. Nagrywałem już kiedyś takie coś. Polega to na tym, że bierzemy sobie książkę, jeżeli ktoś nie pamięta. Wrzucamy sobie tutaj jakąś losową liczbę, na przykład niech to będzie obecna liczba moich subów skopiowana z YouTube'a. Podpisujemy sobie tą książkę i wrzucamy ją. No i w momencie, jak wrzucamy, portal zmienia kolor i wchodzą do niego, jesteśmy w jednym z tam tryliarda wymiarów. I sprawa wygląda tak, że rzeczy, muszę zdobyć rzeczy z tego wymiaru, wejść i po prostu pokonać smoka. Ja już byłem w tym wymiarze raz, z tego względu, że dużo wymiarów nie da się po prostu przejść, a chciałem dzisiaj na pewno nagrać odcinek. Także jeżeli ci się spodobało, to zostaw łapkę w górę, komentarz, i jak nie zostawisz suba, to będzie zniszczony jak ten lekton. Patrz. To będzie twój koniec, rozumiesz? Także zostawiaj i wchodzimy. Powiem wam, ciekawy jestem, gdzie jest respi, chociaż już tam byłem, ale jestem generalnie ciekawy, w którym miejscu jest respi. Aha, dobra. Na samym początku warto sobie zapisać kordy, więc ja to robię, żeby wiedzieć, jak wrócić do portalu. Znajdujemy się oto w takim świecie. Potem wam pokażę, co jest na górze i tak dalej, bo ja sam nie wiem. Chodziłem tylko chwilę po tym, żeby zobaczyć, czy w ogóle dałoby się tego przejść Minecrafta z tych itemów, co tutaj znajdziemy. I dałoby się, z tego co pamiętam, więc właśnie o to chodzi, że tutaj są pająki i ich się musimy bać jak najbardziej. Tu jest dużo tych pająków. Bardzo dużo tych pająków, także zniszczymy sobie pająka na razie. To jest świat ogólnie pająków, można powiedzieć. A to mało tego, że świat pająków, to da się przejść tą grę, bo już widziałem, że się skrzynki raz. Nawet nie sprawdzałem zawartości, bo to są raczej te kopalniane skrzynki. No właśnie, więc raczej się grę będzie dało przejść, tak mi się zdaje. Jeszcze silverfisha tu gdzieś słychać. Szczególnie, że tych skrzynek jest mega dużo, jak widzicie. O, jak widzicie, tutaj znajduje się drewno. Co prawda fioletowe, ale się znajduje. Warto takie drewno sobie wziąć i zrobić sobie jakieś różne rzeczy. Na przykład ja też jestem fioletowy, z tego co widzicie. Mogę wam sobie pokazać. Też jestem taki lekko fioletowy. Więc na samym początku zrobiłbym sobie na pewno i myślę, że kilof i może jakąś siekierkę do walki czy coś takiego. Myślę, że to są dwie przydatne rzeczy, szczególnie, że siekierką możemy kopać. Mamy jedzenie, mamy wszystko, dobra. Idziemy dalej zwiedzać. Powiem to tak, na pewno nam się przyda więcej tego stafu. A, miecza nie zrobiłem, fakt. Miecz się też przyda, bo już wiem, jak zniszczę smoka nawet. Już sobie wymyśliłem to. O nie, to nie jest świat creeper, to jest... Tu jest też świat creeperów, kok z jabłko, ekstra. No i dużo syfu złapałem, którego nie chcę. Ale dobra, tutaj jest to, co nas interesuje, bo to potrzebujemy jak najbardziej. Dobra, powiedzmy, że chyba tyle wystarczy i dalej możemy zwiedzać. Cały czas się boję tego silverfisha, bo ja się boję, że jak jeden wyskoczy, to nagle miliony ich tu zacznie wyskakiwać. O, siema. Takie czasami te skrzynki nie są najlepsze. Jak widzicie, to jest nieskończony cave ze skrzyniami. Taki nam się świat trafił. Także widzicie, każda subskrypcja zaznacza, jeżeli by była jedna więcej, jedna mniej, to by był inny świat całkowicie. Także tyle, ile są zostawiliście. Na takim świecie można powiedzieć, że gramy, że to jest odzwierciedlenie was wszystkich. A tutaj trzy skrzynki, taki kurde koks widz mi tutaj podstawił te skrzynki, dobra, czekaj, cyk. Może to jest to sobie jakoś piętrami jest pochowane, że na przykład na dole będą jeszcze lepsze. Co to w ogóle jest za blok? Dobra, jestem na poziomie 13, więc warto uważać już trochę, bo mogę sobie spać. Teraz tak, skoro już mamy tutaj ten, rozłóżmy sobie to i teraz tak, możemy sobie zrobić miecz, bo zapomniałem, że miecz też będzie potrzebny. Albo nawet nie, a jak zrobimy sobie nożyczki, dałoby się, czekaj. Dałoby się jak najbardziej, ale ja dostaję wtedy kobweb, a teraz dostaję pajęczynę. Ja chcę dostać pajęczyny, więc na razie po prostu będę chodził po kopalni i niszczył sobie pajęczynę. A, jakbyście słyszeli takie bugi z dźwiękiem, to nie, znaczy w sensie problemy z dźwiękiem to są bugi, nie problemy, z tego względu, że, no mówię, to jest Minecraft Snapshot Infinity, więc tutaj jest takie coś, że tutaj wszystko jest zbugowane, nie? To jest generator miliarda światów w Minecrafcie. Najlepiej jakbyście sobie sami pobrali tego Minecrafta, jak macie oryginalnego, to wystarczy wejść w launcher i dali mi jakiegoś fajnego seeda, właśnie tego się bałem, boję się, że on mi zaraz będzie jeszcze jednego i milion ich wyjdzie, ale nie ma już czego. Możecie sami, mówię, posprawdzać i dać mi jakieś fajne seedy. Ja wtedy na pewno na nich pogram. Diament. Jestem sobie trochę chleba. Jaki zbugowany dźwięk jedzenia, dobra. Te tory też mi nie są potrzebne, z tego co widzę. Nara. Pajęczyny niszczę w ogóle, jakby się ktoś zastanawiał, tylko dlatego, że chcę sobie zrobić łóżka. Jakoś tego smoka musimy pokonać. No na razie nie za dużo, mamy na jedno łóżko zaledwie. Dobra, to niszczymy więcej. Ja chyba jak poniszczę sam trochę, to się z wami spotkam. Nie chcę was zanudzać może tym niszczeniem. Chociaż nie wiem, czy tylko po niszczeniu nie będziemy wracać już na bazę. Tak szczerze. Jaka książka. Fajnie, że nie mamy tutaj. Nie no, moglibyśmy zrobić kowadło. Generalnie nawet bym mógł łuk zrobić, ale strzałów nie będę miał. To jest największy problem, bo tak to bym mógł pozestrzeliwać mu te wieże, ale no nie da się inaczej, chyba nie da się. Patrzcie, jak tym można lecieć. Dobra, może oszczędzę trochę. To musi być dobry loot. Tak dobrze schowana skrzynka.
Nie, nie ma dobrego lootu. Ile pajęczyn, jackpot. Dobra, pa, ile pajęczyn, pa, jackpot. Nawet nie planuję chyba wychodzić na powierzchnię, bo tutaj w tych cave'ach można powiedzieć, że mam wszystko. Na samym końcu oczywiście wejdę w ten portal i na spektatorze podlecę wam pokażę, bo pewno jesteście ciekawi, co tam jest. Sam nie wiem, może od góry do dołu są tylko jaskinie takie. Użyjmy magicznej książeczki i zobaczmy ile. 26, to już wygląda spoko, bo z tego może byśmy mogli zrobić ile łóżek? 8 łóżek, tyle potrzebuję idealnie do przejścia Minecrafta zawsze. W sensie idealnie, no po prostu duża szansa jest wtedy, że wygram. No to skoro mamy wszystko, to nic innego jak tylko wrócić na bazę, ty. Najpierw ustalmy sobie ten koordynat. Musimy iść w tą stronę. Przy okazji sobie nadrabiając trochę wysokość. Ten portal znajduje się, moi drodzy, idealnie nad nami. Chyba nawet go biłem przez chwilę. A pora wrócić do domu. Nara, ty. Bardzo szybko nam poszło tutaj. 9 minut spędziłem. Myślałem, że o wiele dłużej. No i możemy iść na finałową walkę. Przy czym, że ja mam wszystko. Jakiś budulec do podsadzenia się. Ty, a jak mi się daleko. Dobra, mam daleko. Dobra, cyk. Wchodzimy. No, nawet daleko. Taka dziwna dosyć wyspa, bym powiedział. Ale w ogóle jakieś inne kolory są, nie? Nie wiem, czy zauważyliście. F3 plus B, żeby żadnego Endermana też nie zdenerwować. Co zjedzmy koksa? Widzę, że jestem dzisiaj trochę nieporadny. No i niestety on tutaj nie ma hitboxów pokazanych na tej wersji. Oj, to będzie cięższe zadanie, już widzę. Dobra, mam nadzieję, że się uda mimo wszystko. No, to będzie ciężkie w takim razie. Już widzę. Ja nie wiem, ja tego nigdy nie robię. Znowu hitbox zbukowany. Miejmy nadzieję, że mu włożę te łóżka. Nie włożę. Nie włożę mu tych łóżek. Zwaliłem. Nie przejdę tego. Oczywiście powiedziałem, że przejdę Minecrafta, więc tak się nie poddamy. Mamy dwie skrzynki, więc ja sobie zachowawcze skrzynki zaraz zrobię. Mogłem go tak bić, ale no on odleci w końcu, nie? Więc to jest marnotrawienie czasu, że tak powiem. Itemy do tej skrzyni wkładamy i od nowa musimy iść na wyprawę, niestety. Więc dobra, niech nas zniszczy Enderman. Ja idę jeszcze raz formić surowce. Myślę, że więcej łóżek potrzebuję, o wiele więcej. Jak on ma ten hitbox jakoś zbugowany, to ciężko jest go trafić. Ara. Także dajcie mi chwilę. No elo, byku, przerwę ci na chwilę oglądanie tego filmu z tego względu, że musisz poznać bardzo ważną informację. Ponieważ sponsorem tego odcinka jest Aorus, dostałem od nich płytę Gigabyte Z490 Vision D i używam tej płyty już od prawie miesiąca i mogę powiedzieć, że jest o wiele lepsza od mojej poprzedniczki. Stwierdziłem, że powiem moje największe plusy. Gigantycznie duża ilość wejść USB to jest dla mnie tak ważne, że wy sobie sprawy nie zdajecie, ja mam milion rzeczy podłączonych pod komputer i dzięki tej płycie o wiele lepiej się działa. Bardzo szybkie działanie, w ogóle się nie przegrzewa, już ją testowałem chyba na każdy możliwy sposób, miałem odpalonego Valoranta, Minecrafta na shaderach i jeszcze CS-a i w ogóle no nic się nie stało. Zbiera najszybsze ramy, więc w ogóle możecie sobie zapakować tutaj 128 GB RAM i najszybszych jakie są na rynku i w ogóle nic się nie będzie działo, w sensie będzie działało po prostu, więc git i wykorzysta cały ich potencjał, więc to też jest fajna sprawa. Jak ładujecie sobie telefon na przykład poprzez komputer przez USB, to tutaj Thunderbolt 3 szybkie ładowanie po prostu, więc całkiem fajna sprawa. Ja często tak robię na przykład. W ogóle bardzo dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o programy z modelowaniem 3D, więc jak robisz grafiki, to na pewno bardzo, bardzo fajny wybór. A, no i najważniejsze, ostatnie chyba 15 odcinków, które widzieliście, to wszystkie są nagrywane na tej płycie głównej, więc możecie sami ocenić sobie we wszystkich filmach, jak to wygląda. No i co, klikaj w pierwszą linijkę opisu, teraz mnie nie widzicie, ale płyta do was mówi: kupcie mnie. No, a teraz lecimy do odcinka. Kurze, się tu Wither pojawił? To już ciekawe jest, co jest u góry w takim razie. Dwanaście łóżek, to musi wystarczyć. Gdyby jednak nie wystarczyło, zrobię sobie tu skrzynkę. Jazda! O kurde, nie wziąłem żadnych bloków. Czym się podsadzę? Jest, jestem głąbem, czekajcie. Zapomniałem, że nie mam się czym podsadzić. Ale nie będę marnował łóżka przecież, czekaj, mam pomysł. Tyle powinno wystarczyć. Co zrobię tu, schody w razie czego, jakby mi się nie powiodło. Dobra, ale wierzę z całego serduszka, że się uda. Jak otwieram ekwipunek, to od razu myszka skakuje na ten slot, więc od razu pyk i jeden naciskamy. Zdążę, mam nadzieję, że zdążę. Spokojnie, Noli. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Nie, dobrze. On jakoś inaczej lata na tej wersji. Nie, jeszcze mi się spaliło. Nie dam rady. No jak se zdupiłem teraz, całego rana se zdupiłem, no właśnie. Dobra, widzę, że w tej wersji te łóżka nie działają najlepiej, więc chyba niestety tą metodę musimy sobie odpuścić. Ale mam inny pomysł w takim razie, jak porobić go. Tylko że znowu muszę iść pofarmić trochę, także no zaraz się z wami widzę, nie? Ty, coraz bliżej są te widery. Moim planem jest pofarmienie dużej ilości drewna, po podsadzanie się, po niszczeniu mu tych, wiesz, po staremu, walnięcie go wtedy, no bo nie wiem, on jakoś dziwnie lata na tej wersji. Dobra, YOLO. Po pierwsze, przyda się grzybek. Chciałbym dostać trochę pereł. Jest jedna.
Dobra, jedna na razie nam musi wystarczyć w takim razie. Ta perła mi się przyda po to, żeby zejść, nie? Żeby zejść po prostu z wieży, jak się będę podsadzał. Dobra, to jest niska wieża, więc tutaj raczej nie będę potrzebował perły. O, jeszcze dostał. Dobra, łatwo. Dobra, i teraz nie wiem jak zejść, bo on będzie do mnie, na mnie szarżował. Nie dajmy mu się zepchnąć, to jest pomysł. Dobra, poleciał. Muszę, sorry. O, udało się, przeżyłem to jeszcze. Dobra, lecimy szybko, póki jest zajęty pitem, będzie bardzo krótko. No odejdź, odejdź, błagam. Dobra. Ten jest niziutki jaki, pa. Dobra, nie dolecisz, nie dolecisz, nie dolecisz. Czasem szybko się ewakuować, zanim to się rozprzestrzeni. Tylko jak ja tam zejdę, ty? Dobra. Jeszcze dostał hita i co? Warto było? Dobra, powoli mi się kończą materiały też. Nie no, proszę. Muszę iść do góry, ludzie, bo on nie może czasami wlecieć wyżej. Nie wiem, jak wysoko może. O, już mi zniszczył dół. Nie mam gdzie się zewakuować. Fajnie. Chociaż... Dobra. Jest git. Dobra, nice, mamy to. Jeszcze tylko trzy. Przy czym dwa malutkie, karzełki tak zwane. Dobra. Dobra, no raczej nie dolecę, tak mi się zdaje. Spróbujemy. Jak go dolecę, to jest git. To jest praktycznie cały plan zrealizowany. Mało, że doleciałem, to jeszcze nie zginąłem. No, tylko nie mam jak zjeść, nie mam jak sobie życie odnowić. Tak czy siak zginę. Zszedłem jakoś. Czy tu jest jedzenie w tej skrzynce, ty? Czy ja go zrobię na raz? Jest bohemy, dobra. Jakieś podsadki. Nie ma sensu go jeszcze bić. Zbyt zdenerwowany. Dobra, teraz są inni na niego. Teraz to jest mój moment, to jest mój moment. To jest mój czas, dawaj, dawaj. Powiedz, że starczy budulców, please. Starczyło. Dobra, nice. I teraz schodzimy. We got this. Mamy go. Jak to wygląda teren teraz? To nie ma się gdzie leczyć teraz, co? Tu chyba widzę lepsze rozwiązanie nawet. Kamia sobie zleci teraz grzecznie. Właśnie idzie. Pyk, skakujemy do pitu. Głowę, bo razy 4 obrażenia, ale no to trochę potrwa, bo on zawsze jest króciutko wtedy, jak nie ma kryształu. Nie wiem, o co chodzi. Łóżka by się przydały. Teraz właśnie by się łóżka przydały. Moje dzieło sztuki. Ładne, nie? Ja cię dupi, jakie ładne dzieło sztuki. A na tym? Piękne. Tak sobie czyści teren ładnie, pa. No i dobra, jeszcze z 2 razy przyleci, jest po nim. No i chyba spotykamy się na finale właśnie. Dokładnie. Dobra, więc skoro pokonaliśmy smoka i wygraliśmy odcinek, to teraz wam pokażę, co znajdowało się tam na górze, nie? Znajdowało. Także wejdźmy do portalu. Jesteśmy tutaj. No i teraz jak polecimy do góry, to znajdziemy... No myślałem, że znajdziemy coś lepszego, ale znajdziemy furtki i dużo trójkątów, w których nie ma nic. Tych widerów ciężko znaleźć, nie wiadomo gdzie one są w ogóle. Zobaczymy, co jest na samej górze jeszcze tylko. Także lecimy. A na samej górze znajduje się chyba tylko sufit i potwory na nim. Nawet nie ma potworów, także to by było na tyle, jeżeli wam się... O, są potwory. Jeżeli wam się odcinek spodobał, łapka w górę, będzie więcej. Na razie!